Ekscelencje, Szanowni Państwo, wielebni księża i siostry też tu obecne. Bardzo miło mi jest przywitać wszystkich Państwa na tym spotkaniu niezwykłym rzeczywiście, o charakterze także ekumenicznym. Witam serdecznie bardzo. Rozpocznę może od osoby, która najwięcej się napracowała i owoce tej pracy dzisiaj właśnie widzimy i ja mam zaszczyt wspólnie z tak znakomitym gronem tutaj prezentować. Pani Barbara Tarkowska, która jest autorką książki. Długo czekałaś, Jadwigo, na ten moment, powiedział Jan Paweł II, kiedy kanonizował królową Jadwigę na krakowskich błoniach. I tak myślę, że te słowa trzeba powtórzyć. Długo czekaliście, pomordowani, zamęczeni na wschodzie, ofiary Katynia i wielu innych miejsc zbrodni sowieckiej. I dlatego dziś, przy promocji tej książki, dwa słowa są ważne. Radość, że prawda nie dała się zabić, że prawda jest ujawniana, odkrywana, że poznajemy życiorysy i piękne postawy tych, którzy pozostali wierni aż do końca. I wdzięczność wobec pani Barbary Tarkowskiej, autorki i wielu, wielu wolontariuszy, którzy zgromadzili tak bogaty materiał. Szanowni Państwo, wśród wielu setek tysięcy pomordowanych, zamęczonych na nieludzkiej ziemi, często to określenie pada, na terenie sowieckiej Rosji, wielu zamordowanych, nie znamy z imienia i nazwiska. Wśród nich byli także i księża, kapelani, wierni do końca. I moja wdzięczność, moja radość jako biskupa polowego, że poznaliśmy kilkadziesiąt wspaniałych postaci, kapelanów, którzy pozostali wierni. I co jest ciekawe, że ukazane są tu również postaci kapelanów innych wyznań. Są i kapelani prawosławni, ewangelicki kapelan, imam i rabin. To też podnosi wartość tej publikacji, że nie było selekcji, ale Państwo staraliście poznać historię i przedstawić życiorysy wszystkich. I drugi, niezwykle dla mnie ważny wątek, to jest współczesność. Proszę Państwa, kiedy toczy się, i to poważna dyskusja, czy w ogóle ordynariat ma sens, czy kapelani w wojsku mają sens, a mamy jej takich, którzy mówią, że nie ma to sensu. W tej książce znajdujemy odpowiedź na pytanie i potwierdzenie tego, że w czasie pokoju kapelan jest tym, który kształtuje charakter i sumienie żołnierza. By był wierny przy ołtarzu, gdzie przelewana jest krew Chrystusa, uczy tej gotowości, by przelewać krew za ojczyznę, w obronie najwyższych wartości. Ale równocześnie kapelan jest wierny i służy wtedy, kiedy żołnierz znajduje się w niewoli, w obozie jenieckim. I wtedy on przejmuje rolę dowódcy, duchowego dowódcy. W rękach żołnierzy nie ma karabinu, są różańce. Tym, co jest najcenniejsze i co broni, to medalik, krzyżyk. To właśnie w dołach katyńskich odnajdywane są te przedmioty kultu religijnego. Dlatego ogromna moja wdzięczność, ogromna moja radość, że ta książka również odpowiada współczesnym na pytanie, czy są potrzebni kapelani, jaką rolę odgrywają. Jest czymś niesłychanie ważnym, zwłaszcza dla nas, dla naszego kraju. Fakt, że możemy ciągle znajdować, ekshumować godnie
chować i umieszczać tabliczki z nazwiskami w coraz większej liczbie miejsc, zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju. Ciągle oczywiście gonimy, nadrabiamy czasy minione i tych miejsc jest strasznie dużo jeszcze przed nami, ale już jest ich sporo. I równie ważne jest opracowywanie i publikowanie zarówno ksiąg cmentarnych, jak i tego typu opracowań gromadzących w jednym miejscu dane dotyczące osób, które oddały życie za Polskę, za Rzeczpospolitą w różnych miejscach. Tu w tym dziele pani Barbary mamy do czynienia z 24 kapelanami wojskowymi, którzy mają swoje tabliczki na pierwszych trzech cmentarzach katyńskich, w Katyniu, w Miednoje i w Charkowie Piatichatkach. I 46 kapelanów wojskowych pomordowanych w innych miejscach. Wśród nich także z pewnością jest jeszcze kilka następnych ofiar zbrodni katyńskiej. Możemy już w tej chwili dopisać przy nazwisku księdza kapelana Tyszki, że jest na liście ukraińskiej, co pani Barbara zapisała, ale możemy już także napisać, że ma swoją tabliczkę na cmentarzu w Kijowie Bykowni, tym odsłoniętym we wrześniu 2012 roku, czwartym cmentarzu katyńskim. Refleksja druga to jest ta wielowyznaniowość ordynariatów różnych Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i generalnie wielowyznaniowość II Rzeczpospolitej. To jest niesłychanie ważne, że także w wypadku kapelanów wojskowych mamy do czynienia z tym niezwykłym zjawiskiem, które w taki symboliczny sposób jest pokazywane na wszystkich czterech cmentarzach katyńskich, gdzie wszędzie są te cztery ogromne znaki wyznaniowe. Materiały zebrane tutaj już z konkretnymi imionami, nazwiskami, także w taki dobitny sposób świadczą o tym, że to bezprecedensowe uderzenie sowieckie wymierzone w obywateli II Rzeczpospolitej w 1940 roku, uruchomione rozkazem najwyższych władz Związku Sowieckiego, było w ogromnej mierze, w ogromnym stopniu wymierzone w państwo, w aparat państwowy i w Wojsko Polskie, właśnie także w tym wymiarze wielowyznaniowym. Jest czymś bardzo charakterystycznym i ważnym, i to powinno być ważne w naszej opowieści, w naszej narracji o najnowszej historii Polski, że mówimy tutaj nie tylko o, to jest niezręczne sformułowanie, ale nie znajduję lepszego, mówimy nie tylko o pojedynczych ofiarach, ale mówimy także o osobach, których także najbliżsi oddali życie za Polskę. Naczelny kapelan wyznania prawosławnego, ksiądz pułkownik Szymon Fedoronko, oddał przecież Polsce także trzech synów, wszystkich trzech synów. Jeden zginął jako polski lotnik jednego z dywizjonów bombowych z Wielkiej Brytanii w nalocie na Niemcy. Dwaj byli podchorążymi Armii Krajowej, uczestnikami powstania i polegli w powstaniu. Że naczelny kapelan wyznania ewangelickiego, ksiądz pułkownik, pośmiertnie mianowany generałem, Paszko, jego syn, kapitan Wojska Polskiego, poległ we wrześniu 1939 roku w szeregach polskiej armii. A córka była żołnierzem Armii Krajowej, zmarła w 2009 roku w wieku 96 lat. I trzecia refleksja. Mam zaszczyt i honor kierować instytucją, która w imieniu Rzeczpospolitej zajmuje się grobami wojennymi. Zajmuje się pamięcią w takim wymiarze, z jednej strony takim bardzo materialnym, bo to są cmentarze, to są groby, to są tabliczki, czasem ryte w granicie, czasem
w Żeliwie, ale też zawsze czujemy obowiązek, bardzo miły obowiązek, żeby wszystko było jasne. Dziękowania zawsze i wszędzie tam, gdzie jest ku temu okazja, tym innym, którzy pamiętają, tym, którzy pamiętają z potrzeby serca i w taki bardzo piękny sposób zarówno nam pomagają, wskazują, współpracują, jak i z absolutnie własnej inicjatywy społecznie angażują się w działania, których efekty są tak piękne, jak między innymi książka, którą mamy przed sobą, za co na ręce pani Barbary piękne wyrazy pięknego podziękowania pozwolę sobie złożyć. Za przybycie państwa tutaj liczne, za miłe słowa pod adresem książki, którą dzisiaj omawiamy. I jeśli państwo spojrzycie tutaj na okładkę, widać tutaj takie maleńkie fotografie. Ci wszyscy kapelani, którzy tutaj są przedstawieni, oni zginęli właśnie na wschodzie. Tu jest przedstawiony ksiądz Jurkowski, ksiądz Aleksandrowicz, ksiądz Dubiel, ksiądz Kątek, ksiądz Niwa, ksiądz Nowak i ksiądz Wojtyniak. Zginęli w Katyniu, w Charkowie, w Twerze. Ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć o dniu 17 września. Istnieje wiele teorii, bo od tego wszystko się zaczęło. Istnieją teorie, dlaczego akurat Sowieci 17 września napadli, jak to się popularnie mówi, na Polskę, a nie 16 czy 18 na przykład. Pracując nad tymi książkami, nie tylko nad to, ale nad innymi swoimi, musiałam przestudiować wszystkie historie wojenne pułków piechoty i głównie piechoty, która walczyła w 1920 roku, żeby zrozumieć, skąd pochodzi to powiedzenie, że Katyń to zemsta Stalina za rok 1920. Przestudiowałam również pułki wszystkie pierwszej, drugiej brygady legionów i listy katyńskie, późniejsze dzieje Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i formacji policji i więziennictwa. I mogę przytoczyć tutaj dwie teorie, które właśnie z tego, po tych studiach nasunęły mi się w czasie prac nad tymi książkami. W 1920 roku, 17 września, będąc w Sokółce, naczelny wódz Józef Piłsudski i generał Rydz Śmigły podjęli decyzję o rozpoczęciu bitwy nad Niemnem. To jedno, oczywiście jedną z decyzji o rozpoczęciu bitwy nad Niemnem. I 17 września pierwsza dywizja piechoty Legionów, którą kierował generał Rydz Śmigły, najbardziej aktywny, po prostu najbardziej aktywna formacja piechoty w czasie wojny polsko-bolszewickiej, ruszyła z Lasów Augustowskich w stronę Sejn, gdzie pod Sejnami pokonała wojska bolszewickie, wojska litewskie sprzymierzone z wojskami tymi bolszewickimi. I tam były bitwy w Berżnikach, w Gibach, w Poćkunach, w Dworczyskach, na pamiątkę. Stamtąd poszli pod Lidę. Oczywiście wszystko na piechotę, bo przecież nie było wtedy, poza podwodami, to nie było żadnych innych transportów. Uderzyli na tyły armii Tuchaczewskiego, zdobyli ponad 200 taborów bolszewickich, zabrali magazyny z bronią, rozbroili wojsko rosyjskie. Zniszczyli razem z mieszkańcami Lidy, zniszczyli tory kolejowe w Lidzie, żeby po prostu ta armia bolszewicka nie miała czym odjechać, więc całe dowództwo uciekło samochodami, tam mieli raptem 5 samochodów, uciekło samochodami. Reszta armii Tuchaczewskiego cofała się na piechotę w stronę granicy, tam w stronę Białorusi i pierwsza dywizja piechoty Legionów ścigała ich tam przez 2 tygodnie. I to właśnie ta data, 17 wrzesień, która była wtedy, w tym dniu była jedna z decyzji podjętych o bitwie nad Niemnem, być może też przyczyniła się do tego, że inwazja sowiecka nastąpiła 17 września 1939 roku.
Druga taka data to było jedno podpisanie przez ówczesnego ministra spraw wojskowych Władysława Sikorskiego, generała Władysława Sikorskiego. On 17 września 1924 roku podpisał jedno z zarządzeń, na mocy którego rozpoczął swoją pracę Korpus Ochrony Pogranicza, który był powołany do szczerzenia granicy z Litwą Koweńską, Łotwą, Białorusią Sowiecką, Ukrainą Sowiecką i kawałkiem granicy z Rumunią w rejonie województwa tarnopolskiego. I właśnie w rejonie województwa tarnopolskiego 17 września o godzinie 2:40 w nocy nastąpił pierwszy atak wojsk sowieckich. Oni przechodzili mostami drogowymi i drogowo-pojazdowymi, które tam były nad rzeką Zbrucz, to była graniczna rzeka, od strony Ukrainy. Jednocześnie przepływali na łodziach, budowali mosty pontonowe i tam, gdzie rzeka Zbrucz była płytka, przechodzili w pław. O godzinie 14, 17 września już byli w Tarnopolu. I wtedy za cały szpital wojskowy w Tarnopolu i wszystkie wojska polskie, znaczy żołnierze, oficerów, którzy byli w Tarnopolu i w rejonie Tarnopola, to była pierwsza grupa właśnie jeńców, która poszła wtedy do niewoli. Również 17 września mój stryj, ksiądz Żyłkowski, kapelan, był dziekanem 24 Dywizji Piechoty z Jarosławia, również wtedy 17 września dostał się do niewoli w drodze pomiędzy Tarnopolem a Buczaczem. Wiemy o tym dokładnie dlatego, że razem z nim był jego bratanek, mój kuzyn Jan Żyłkowski, syn Piotra, zabrany. On wtedy był 16-letnim żołnierzem, to był sanitariusz Goniec, też był zabrany do niewoli. No później po kilku dniach już na terenie Ukrainy, jak zwalniali szeregowych i cywilów, cofali do Polski, to właśnie tego 16-letniego Jasia cofnęli do Polski, natomiast ksiądz Żyłkowski został w niewoli. I tutaj właśnie chciałam Państwu powiedzieć, jakie wielkie przeżycie było dla tego chłopaka 16-letniego, to pożegnanie ze stryjem, które zapamiętał i powiedział nam rodzinie, dopiero się przyznał o tym po 50 latach. On się po prostu bał o tym mówić. I mówi tak, nigdy nie widziałem, mówi, żeby mój stryj był taki wzruszony, mówi, żeby mu łzy płynęły po twarzy, mówi, był żołnierzem, był na wojnie polsko-bolszewickiej, mówi, był żołnierzem. Dał mi na drogę 20 zł i swój zegarek i kazał uciekać do domu, kiedy tylko będzie okazja. I właśnie w ten sposób myśmy później sobie na podstawie jego opowieści, która dopiero dotarła do nas w 1989 roku, myśmy dopiero wtedy sobie uzmysłowili, myśmy dopiero wtedy zrozumieli, jaką straszną tragedię przeżywały rodziny tych wszystkich, którzy właśnie w 1943 roku na listach katyńskich zobaczyli nazwiska swoich krewnych pomordowanych. I jaką tragedię przeżywali te rodziny, które przez wiele lat nie wiedziały w ogóle, gdzie są pochowani, gdzie zginęli ich krewni, także kapelani. Więc dlatego powstała ta książka, między innymi, żeby właśnie te postacie kapelanów, żeby całą tą historię, w jaki sposób utrwalić, to jest oczywiście jedna z książek, bo publikacji na ten temat jest bardzo dużo, powstawały, powstają i będą powstawały. I dzięki Bogu za to, że można właśnie o tym pisać, tak jak tutaj pan doktor Kuner powiedział, że mamy po prostu, trudno powiedzieć, no, jest po prostu w Polsce możliwość taka, że możemy budować cmentarze, możemy kłaść tabliczki, możemy kłaść kwiaty, wieńce, palicnicze i wspominać tych wszystkich, którzy tam zginęli. Można powiedzieć, że ta książka powstawała przez 30 lat, a ostatnio przez 3 lata bardzo intensywnie. Bo w grudniu 2009 roku jeszcze prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie był pan Grzegorz Hoffman, który później zmarł. I postanowiliśmy kontynuować sprawę rozpoczętą przez księdza Zdzisława Peszkowskiego w 2003 roku, który wtedy głosił i przedstawił papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, sprawę beatyfikacji właśnie księży kapelanów, którzy zginęli w Katyniu, w Charkowie i w Twerze.
I myśmy w grudniu 2009 roku zgłosili na kandydatów do procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu 24 kapelanów, którzy są wymienieni w księgach cmentarnych Katyń, Charków, Biednoje. I wtedy po prostu opierając się na tym, co Ojciec Święty powiedział, że trzeba, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że trzeba zbierać dokumentację, trzeba odtwarzać ich dzieje, zaczęliśmy to zbierać, właśnie materiały do tego procesu. Oczywiście tych materiałów jest bardzo dużo, tych materiałów już w tej chwili 7 ogromnych segregatorów i trzymam to wszystko w domu, bo po prostu moja rodzina jakoś to się zaangażowała. I z tego powyciągaliśmy najbardziej istotne po prostu rzeczy, które są w tej książce. Oczywiście wielkie dzięki dla rodzin kapelanów, które jeszcze żyją w Polsce, którzy jak relikwie przechowywali listy z niewoli od kilku kapelanów, ich fotografie, ich różańce, różne takie drobne pamiątki. Dzięki wspomnieniom repatriantów, dzięki wspomnieniom rodzin katyńskich mogliśmy to tutaj wszystko zebrać, bo ludzie z różnych urzędów, z najprzeróżniejszych urzędów, które na początku książki są wymienione i nie wszystkie są wymienione, bo nie sposób było wszystkich wymienić. Jak rozpisaliśmy korespondencję, że zbieramy materiały do procesu beatyfikacyjnego właśnie księży, kapelanów, katyńczyków, to dosłownie ludzie z całej Polski, z tych różnych miast, miasteczek, z tych urzędów, archiwów państwowych, archiwów diecezjalnych, ludzie, którzy po prostu, niektórzy to nawet po raz pierwszy wtedy usłyszeli, bo dzwonili, pisali do nas, że po raz pierwszy usłyszeli, że tam na wschodzie księża poginęli wojskowi. Oni nam przysyłali te wszystkie materiały. Tutaj dzięki właśnie Centralnej Bibliotece Wojskowej, dzięki Centralnemu Archiwum Wojskowemu i dzięki pomocy Ordynariatu Polowego i jeszcze innych różnych instytucji, Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów, udało nam się to wszystko zebrać, wyciągnąć po prostu najbardziej artykuły takie, no, najbardziej konkretne, żeby, prawda, najbardziej takie sprawdzone, które żeśmy musieli zaktualizować. Również zwróciliśmy się z prośbą do pana ministra Sikorskiego, aby ze Stowarzyszenia Memoriał tam jakieś materiały nam przysłali tutaj właśnie dotyczące tych 24 kapelanów i dzięki pomocy ambasady polskiej w Moskwie uzyskaliśmy takie materiały. Nie ma tam w tych materiałach, może ktoś powie, że nie ma w tych materiałach nic nowego, niemniej, bo po prostu te rzeczy były znane z dokumentacji rosyjskiej. Niemniej jednak są tam takie rzeczy, o których żeśmy nie wiedzieli. Na przykład nie wiedzieliśmy, którzy dokładnie, to nie było potwierdzone, którzy dokładnie kapelani z obozu w Kozielsku byli wywiezieni do Staszkowa. Kiedy dokładnie byli wywiezieni, bo w pamiętnikach katyńskich są różne daty, 21 grudzień, 23 grudzień, 24 grudzień. I dowiedzieliśmy się, że zostali wywiezieni 23 grudnia i do Ostaszkowa zostali przywiezieni, przykonwojowani, jak to tam było napisane, 29 grudnia. Dowiedzieliśmy się, że jeden z księży, który był w służbie więziennictwa, ksiądz Szwed, był w więzieniu w Kijowie od 17 września i dopiero w połowie grudnia go tam do Ostaszkowa przywieźli. No i właśnie takie różne drobne sprawy dowiedzieliśmy się z tej dokumentacji, która przyszła ze Stowarzyszenia Memoriał, przez co to był plik, to było ze 30 stron po rosyjsku napisane dzięki właśnie pomocy księdza kanclerza Kampy i pomocy pani, która pracuje w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Ta praca została charytatywnie przetłumaczona na język polski. I chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że wszystkie prace, które tutaj były robione, z wyjątkiem oczywiście przygotowania profesjonalnego do druku tej książki, prawda, i drukowania, to wszystkie prace były wykonywane charytatywnie przez wolontariuszy, dziesiątki wolontariuszy i moją rodzinę i za to wszystko też chciałam w imieniu właśnie nas wszystkich, wszystkim serdecznie podziękować. Ja bardzo chciałam podziękować za tę książkę, za tę pozycję, bo jest to kolejna rzecz, kolejna pozycja, która łączy, ale nie dzieli. Jeżeli chodzi o historię, to często są na nią różne spojrzenia, różne oceny i ona często dzieli ludzi, a nie łączy. I tak myślę sobie, wśród tych 77 sylwetek kapelanów, właściwie cóż by się stało, czy nic by się nie stało,
gdyby wyłączyć tych kapelanów niekatolickich. Też byśmy siedzieli, też byśmy tutaj mówili o tym, że to jest wielka pozycja. Jednak Pani dołączyła tych kapelanów niekatolickich. Zapewne Ewangelicy by wydali swoje, prawosławni swoje, natomiast to jest coś, co łączy. Tak jak nasza służba na żołnierzy, tak jak nasza służba w modlitwie. Kiedy razem się spotykamy, razem służymy, razem modlimy się, razem się śmiejemy, razem się smucimy. I w tym wypadku też razem oni podzielili ten sam los. I można by tego nie zauważyć, ale natomiast bardzo chciałbym Pani podziękować w imieniu oczywiście protestantów, ale także myślę innych wyznań, nie katolickich, a także może innych religii. Bardzo serdecznie dziękuję. Bo rzeczywiście ta praca no, jest taka pełniejsza, obiektywna. Myślę, że można by to powiedzieć i po konferencji, ale chciałbym, żebyśmy też to wszyscy tutaj usłyszeli serdecznie. Dziękuję.